Także dzisiaj to o faryzeuszach ciąg dalszy, ale to też tylko dlatego, że tu jest, Państwo zobaczą. Tylko dlatego, że tu jest. O tych faryzeuszach mówione. Proszę bardzo. Uważajcie i wystrzegajcie się kwasu, który symbolizuje nie tylko grzech, ale to, co grzech oczytuje, czyli nalicza. Kwas faryzeuszy, proszę Państwa. Do niego prowokuje i to, co jest jego siłą, czyli motorem, prawo. Grzech, gdy zyskał okazję. Tak naprawdę. Prawo, dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione, bo człowiek nie jest w stanie na 100% wypełnić tego wszystkiego. Nasza sprawiedliwość musi być większa. Nie sądźcie, a faryzeusze, bo mówimy o grobach powielonych, faryzeuszach, baba, dziad i czwarty wolny temat, to jak są ten temat, proszę Państwa, drugi faryzeusze, to oni uważali, że oni mogą oceniać, że oni na tak wysoki poziom się wznieść jako klasa kapłanów, że mogą oceniać. Dzisiaj to dają do zrozumienia często, że to jest na przykład kapłan wyświęcony, a ludzie no to już inaczej jeszcze mogą sobie powiedzieć. Motłoch jakoś tak różnie. Różnie to bywa, bo to wychodzi, oliwa na wierzch wypływa, gdy się pokłócą przy biedzie. Mówię, że gdy brakuje czegoś, braknie, to wtedy zaczynają się kłócić. Potem zaczynają się bić, a potem jeździ karetka pogotowia, jeździ policja, jeździ straż miejska. Różne rzeczy jeżdżą. W Królestwie Niebieskim nie ma grzechu, w Królestwie Niebieskim nie ma też choroby, zatem w Królestwie Niebieskim nie ma też prawa grzechu i śmierci. Jest prawo miłości, prawo ducha, który daje życie. Chrześcijanie traktują Słowo Boże jak szwedzki stół. To mi smakuje, bo to jest zbyt ekstrawaganckie, by to zjeść. Przy czym niemożliwą jest najpierw wejść do Królestwa Niebieskiego, a potem zdecydować, w co sobie będziesz wierzył, a w co nie. Jeżeli chcesz wejść do Królestwa Niebieskiego, odwrotnie. Najpierw musisz uwierzyć, że choroba, grzech, prawo Mojżesza nigdy więcej cię nie dotyczy. Dopiero gdy uwierzysz, że dotyczy cię tylko nowe prawo, nie ma grzechu i choroby, zaczynasz jeść. Już nie chorujesz w Królestwie Bożym, już nie umierasz. No tak będzie, proszę Państwa, już nie chorujesz. W Królestwie Bożym już nie umierasz, nie będzie chorób, nie będzie śmierci. Ta Ewangelia będzie głoszona po całym świecie, po całej ziemi i wtedy nadejdzie koniec, czyli przed końcem miała być głoszona. Tutaj głosili świadkowie Jehowy i już wybyli do Anglo-Ameryki, Białystok i tam się zacznie okres milenium. Póki co, teraz może nie tyle Ewangelia jest tu głoszona, ile sądy, wyroki Boże są głoszone. A Syn Człowieczy panuje z nieba od roku 1914 i diabeł w tym czasie na ziemię rzucony, że od pierwszej wojny światowej ta bieda się zaczęła. Także jak są braki i jest bieda, to zaczynają się bić i zaczynają się kłócić. I wtedy widać, wtedy można poznać prawdziwą religię. Prawda? Po uczynkach, po postępowaniu. Także rzeczywiście, proszę Państwa, cztery tematy, powtarzam, cztery tematy. Dlatego nie piszemy tego. Część pierwsza, najwspanialsza groby. Historia, jaką kiedykolwiek opowiedziałem. Groby pobielane, faryzeusze, baba, dziad, no i proszę Państwa, czwarty temat, wolny, luźny. No, taka baba, dziad to w jednej osobie, proszę Państwa. Była niejedna i w dalszym ciągu jest. Państwo zobaczą, jak ta Gronkiewicz się szamotała. Chcieli ją zwalić. Ona się nie dała, nie chciała. Lawirowała pomiędzy opiniami, głosami ludzi. Chociaż mogłaby sama wyczuć, że babo, daj ty spokój, odejdę. Nie, nie mogła odejść. Nic z tym dziwnego. Słońce wschodziło, dając światło, ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Chroniło od promieni chłodu. Jesteśmy, proszę Państwa, w naszym radiu. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby,
Langstrom Ekstrem. Słońce stało się najważniejszym bóstwem w dziejach. Słońce najważniejszym bóstwem w dziejach. Żydzi też dali się skusić. Jahwe niczym Słowo Boże, no jeszcze nie było, ale treść była, niczym. A magia, proszę Państwa, i te takie smaczki tego świata, to były bardzo modne, bardzo popularne, do wzięcia. Były one do wzięcia. Przedstawia roczną wędrówkę Słońca przez 12 najważniejszych konstelacji. Odzwierciedla 12 miesięcy, 4 pory roku. Wędrówka Słońca przez 12 konstelacji. Gwiazdozbiory miały postać antropomorficzną. Ukazywano je jako ludzi lub zwierzęta. Pierwsze cywilizacje oddawały cześć Słońcu i gwiazdom. Tutaj bardzo Janek Witek w to wierzył. Potem jak zobaczył, że ja czytam Biblię, że nie wolno, że Żydom na początku było nie wolno, w chrystianizmie było nie wolno, no to Żydom potem, jak oni weszli w to pogaństwo, no to wszystko było chlebem powszednim. I w nominalnym chrześcijaństwie też tak samo, no bo wiadomo, że chrystianizm, a nominalne chrześcijaństwo to jest duża różnica. Duża różnica. To jest Horus, egipski bóg słońce, czczony 3000 lat przed Chrystusem. Na historię jego życia składają się mity tłumaczące wędrówkę Słońca po niebie. Starożytne malowidła opisują dzieje słonecznego bóstwa. Horus, uosobienie Słońca lub światła, miał wroga imieniem Set. Set był personifikacją nocy. Izyda, Horus i Set. I przy okazji kult kobiety. Wszystko, co pogańskie, było piękne, było ładne, no to podobnie tak samo jak i te groby pobielane. Chociaż użytek tego był inny. Groby pobielane oznaczało czystość, oznaczało, że ci z klasy na przykład kapłańskiej są bardziej czyści niż plebs brudny. Historia Horusa wygląda następująco. Samo słowo plebs to już też takie, że gorsze, prawda? Czyli podziały najpierw żydowskie, a potem nominalnego chrześcijaństwa. Także dzisiaj ludzie się tak oglądają, patrzą, Boże, czy to nie jest to samo, co i było? Przyjął chrzest z rąk Anupa i został kapłanem. Miał 12 uczniów, z którymi wędrował. Czynił też cuda. Uzdrawiał chorych i stąpał po wodzie. Występował pod różnymi imionami, takimi jak Prawda, Światłość, Syn Boży, Dobry Pasterz, Baranek Boży. Horus, czyli też podobnie jak Jezus, ale widzicie Państwo, że nawet 3000 lat przed naszą erą, before Christ, ale już diabeł zdążył podstawić rzeczy podobne, osoby podobne, a to do Jezusa Chrystusa, do bohaterów biblijnych. Anus Fryka, syn dziewicy Rany, urodzony 25 grudnia, ukrzyżowany i pogrzebany, z martwych wstał po trzech dniach. Krishna z Indii, syn dziewicy Devaki. Jego narodziny zapowiedziała gwiazda na wschodzie. Czynił cuda i miał uczniów. Z martwych wstał po śmierci. Dionizos z Grecji, zrodzony z dziewicy 25 grudnia, był wędrownym nauczycielem. Teraz przyjdą ci wody, wyłączę, żebyś miał... No gdzie ta kartka jest? Nazywano go króla, króla, syna. To 8 gwiazdy. Pierwszy i ostatni. Nie ma zielonego pojęcia. Zmartwychwstał. Mitra z Persji, syn dziewicy, urodzony 25 grudnia, miał 12 uczniów i czynniców. Zmartwychwstał po trzech dniach. Nazywano go prawdą i światłością. Dwie ręce, może być 50, zaraz będzie jeszcze raz sprawdzał. I nie wiem, czy spisał, czy nie, będzie sprawdzał. No. Na całym świecie, w różnych epokach, czczono bogów reprezentujących... A jak nie byłoby kartki, to chciałby wejść. A jak wejdzie, zamknie ci wodę, będziesz miała. Skąd się wzięła dziewica? Szukają tylko okazji. Zmartwychwstanie 3 dni po śmierci i 12 uczniów.
Także proszę Państwa, dzisiaj na temat dziewicy, bo to wszystko te baby mają poprzebijane błony dziewicze, one już nie są dawno dziewicami, nawet tutaj w teatrze Hibnera też było takie spotkanie, promocja książki o zakonnicach lesbijkach i o księżach homoseksualistach, żeby gorzej nie powiedzieć, bo różnie to bywa z taką zakonnicą, która na przykład musiała uciekać z klasztoru, która już była nietolerowana, albo może przymykano oko jakoś tam, że gdzieś ją tam do piwnicy dawano, a w klasztorze w dalszym ciągu. Także bardzo ciekawa w Teatrze Współczesnym Hibnera promocja książki była w lecie. Już teraz wiadomo, że to prawie pół roku mija od tego wydarzenia. Bardzo ciekawe. Także Jezus Chrystus. Gwiazda na wschodzie to Syriusz, który 24 grudnia ustawia się w linii z trzema gwiazdami w pasie Orionu. Nazywamy je trzema królami. Czyli coś blisko nas. Trzej królowie i Syriusz wskazują miejsce, gdzie 25 grudnia wzejdzie słońce. Czyli widzicie Państwo, nie chodziło wcale o żadnego Jezusa, tylko o słońce. Wschodzi słońce, się rodzi. Czyli widzicie Państwo, tutaj wyższa matematyka. Dziewica Maria to Dziewica Maria. Po łacinie nazywane Virgo, czyli dziewica. Virgo the Virgin. Także widzicie Państwo, dziewica. Do końca życia pozostała dziewicą. Co przecież było nawet i nielogiczne z ludzkiego punktu widzenia. Nazwa Betlejem w dosłownym tłumaczeniu oznacza właśnie dom chleba. Dom chleba, czyli Betlejem, dom chleba. Odnosi się zatem do gwiazdozbioru Panny, czegoś, co jest na niebie, nie na ziemi. Około 25 grudnia następuje jeszcze jedno zjawisko, przesilenie zimowe. Przesilenie zimowe 25 grudnia, to co Państwu już tak wolno poopowiadamy, już jak to wszystko przeszło, całe to pogaństwo, wolno tak poopowiadamy. Wolne dyskusje. 25 grudnia, czyli prześlenie. Już dłuższy dzień, prawda? Już nawet tu niektórzy zauważają, że dłuższy dzień jest, proszę Państwa. 22 grudnia. Wtedy, po półrocznej wędrówce na południe, słońce osiąga najniższy punkt na niebosku. Potem pozornie zatrzymuje się na 3 dni. Zawisa niedaleko Krzyża Południa, czyli Gwiazdozbioru Krzyża, od łacińskiego Crux. Gwiazdozbiór Krzyża, zobaczcie Państwo, że to znowu nic wspólnego z Jezusem Chrystusem nie ma, dopiero potem będzie miało. No. Stąd tradycja głosząca, że słońce umarło na krzyżu, by po 3 dniach zmartwychwstać lub narodzić się ponownie. Czyli słońce umarło na krzyżu, żeby zmartwychwstać. Czyli, że nie Chrystus, te rzeczy wyższe przez tych kapłanów, czy to egipskich, czy innych, Państwo zobaczą, one miały miejsce i to trzeba było umieć wiedzieć, wyliczyć, znać. Co oznacza dla niej wiosnę, czyli zbawienie. Wskrzeszenie słońca świętowano jednak dopiero w równonoc wiosenną, czyli w Wielkanoc. Dopiero wtedy słońce pokonuje ciemność. Dni stają się dłuższe niż noc, a na świecie pojawiają się oznaki wiosny. Proszę bardzo. Apostołowie to najbardziej oczywiste odwołanie astrologiczne. Zodiak ma 12 astrologicznych znaków, a Jezus, czyli Słońce, podróżuje wokół nich. Liczba 12 często pojawia się w Biblii. 12. Krzyż zodiakalny to metafora wędrówki i życia Słońca. Nie służył jednak tylko ich odwzorowaniu. Stanowił też pogański symbol duchowy. W uproszczeniu wyglądał on tak. Czyli pogański symbol duchowy, widzą Państwo. To pogańska wersja zodiakalnego krzyża. Pogańska wersja zodiakalnego krzyża, Państwo zobaczą. I Wacław Korabiewicz w książce bardzo dużo na ten temat
Dobrze. Dlatego właśnie Jezusa przedstawiano początkowo z głowy na krzyżu. Jezus to słońce. Jezus to słońce. Jasność. Powrócił w chwale Pana. Tak, czyli właściwie to oni potem mogli żyć bez Jezusa, bez Jahwe, tylko te symbole, te cyfry pogańskie miały znaczenie i mają znaczenie. Jak te postaci, proszę Państwa, boskie były ośmieszane, a to przez Twe święte zmartwychwstanie w apokryfie Jezus w płaszczu wodę nosił na przykład. To w sumie, jak literatura podaje, to postaci prawdziwe były ośmieszane, a dodawano im różne takie aspekty pogańskie. I proszę bardzo, oto one. W Piśmie Świętym jest ich bardzo wiele. Aby zrozumieć te metafory, musimy poznać zjawisko nazywane recesją równonocy. Recesja równonocy. Starożytni Egipcjanie wiedzieli, że co 2150 lat w dzień równonocy słońce wschodzi w innym astrologicznym znaku zodiakalnym. O, proszę bardzo, to 2000 lat i pół. Charakterystyki ruchu wirowego naszej planety, nazywanego precesją osi Ziemi. To jest niesamowite, żeby aż taka wiedza. 2500 lat i na tej słońce się wschodzi. Nazywa się go Wielkim Rokiem, który starożytnie znali doskonale. Każdy okres liczący 2150 lat nazywali erą. Lata 4300-2150 przed Chrystusem to era byka. Kolejna era, era barana, trwała do pierwszego roku naszej ery. Po niej nastąpiła era ryby. Potrwa ona do roku 2150. Kolejna będzie era wodnika. Czyli jesteśmy w rybie teraz, tak? Biblia opisuje wędrówkę Słońca przez trzy ery. Trzy ery. Wędrówka Słońca, proszę bardzo. W Starym Testamencie schodzący z góry Synaj Mojżesz z niezadowoleniem odkrywa, że Izraelici czczą złotego cielca. To złoszczony rozbija tablicę z dekalogiem, a bałwochwalców nakazuje zabić. Większość biblistów przypisuje gniew Mojżesza faktowi, że Izraelici oddawali cześć fałszywemu bóstwu. W rzeczywistości złoty cielec symbolizował zodiakalnego byka, Mojżesz zaś erę barana. Dlatego właśnie Żydzi to dziś dmą w baranie ruch. A tam nie leży siatka? Był symbolem nowej. Z jej nastaniem wszyscy musieli się oczyścić. No to zgubiłaś. No jak tu podobna symbolika pojawia się w dziejach Elidy. Mitra na przykład sam zabija byka. Jezus z kolei... Czyli widzicie Państwo, tylko siatki w głowie. Gdzie tam będzie era ryb? W Nowym Testamencie ryby pojawiają się często. Jezus karmi 500 osób dwiema rybami. Ta ukradła ci ta sąsiadka. No przecież tu wchodziła, kiedy zrobiłeś zamieszkanie. Jego w ogóle nie ma. Janka Witka dawno nie ma. Często nalepiany. Kierowcy najczęściej nie znają jego znaczenia. A tam akurat przez proszę na twojego tego. Czy są takie różne drobiazgi? No i co? No to szukaj siatki. No to gdzie ta siatka? No, to... no gdzie położyłam, żeby mieć ręce wolne. No to jak mi gdzie położyłaś siatki, otwierałam, było ogromna szkoda. Zapytali przez uczniów, gdzie no, na tej się ostatnia maska odparła. Po to, gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. Fragment ten jest jednym z bardziej oczywistych odniesień astrologicznych. Wspomniany w nim mężczyzna to zodiakalny wodnik. Przedstawia się go jako postać lejącą wodę z dzbana. Symbolizuje erę ryb. Gdy słońce czy symbol, Jezus wyjdzie z ery ryb, przejdzie do domu wodnika. Recesji przesilenia wodnik następuje po rybach. Jezus mówi więc, że po erze ryb nastanie era wodnika. No gdzie się położyłeś tam się? No, ja gdzieś położyłam. Wszyscy słyszeliście. Przychodzę, kładę palto, rozbieram się. To pochodź po klatce na dziś zostawiłaś, to musi być.
źródłem przepowiedni jest fragment Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiada, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W Biblii króla Jakuba słowo świat pojawia się na skutek błędów tłumaczenia. Także widzicie państwo. Jakby ktoś nie miał problemu, to trzeba babę ściągnąć do domu, to wtedy będzie więcej. Jezus przestanie symbolizować słońce w erze ryb, gdy gwiazda wejdzie w erę wodnika. Przepowiednia o końcu świata jest więc rezultatem... A tam pod szafą leży, to nie da się... Nie, jeszcze zejdę na wszelki wypadek. Już się nie zamykać. No właśnie, trzeba się zamykać. A ja idę tak jak... Weź klucz, zamknij, zejdź. No. Ja mówiłam, dzisiaj chodzą, sprawdzają wodę. Tu nikt nie ma prawa wejść, bo to jest system niesprawiedliwy. 3,5 tysiąca lat temu na murach świątyni w Luksorze powstały malowidła ukazujące zwiastowanie, niepokalane poczęcie i narodziny Chorusa. No jeden, no. Złożony mu przez trzy. Zamknij za sobą, idź i patrz. Jak mówisz, że na schodach kładłaś, a może na tamtym? Następnie Nef, święty duch, zapładnia boginię, a ona rodzi Horusa, któremu królowie oddają cześć. Tak samo wygląda historia niepokalanego poczęcia Jezusa. Podobieństwa między wierzeniami Egipcjan a chrześcijan są uderzające. Takich plagiatów jest więcej. Na przykład opowieść o Noem i Arce Przymierza. Potop pojawia się we wszystkich kulturach starożytnych i wszystkich epokach. Wystarczy zajrzeć do akadyjskiego posłu o Gilgameszu z około 2600 roku przed naszą erą. Mamy tam powód zesłaną przez Boga, Arkę Przymierza oraz wypuszczenie i powrót gołębic. Wszystko to znamy z Biblii. Podobieństwa dostrzeżemy też w historii Mojżesza. Tuż po narodzinach baba wstrętna, no. Mówię, zamknij za sobą drzwi. Nie umie nawet drzwi zamknąć. Noworodka znalazła kobieta z rodziny królewskiej i wychowała na księciu. Ten epizod zaczerpnięto z mitu o Sargonie Akkadyjskim z 2250 roku przed naszą erą. Matka Sargona złożyła go po urodzeniu w koszyku i powierzyła rzece. Dziecko ocaliła Akka, królewska akuszerka. Mojżesza nazywa się prawodawcą, bo przyniósł Izraelitom dekalog. Równie starym motywem jest przekazanie przez Boga praw prorokowi. W Egipcie kamienne tablice z boskimi prawami. Także takie dzieje. Wystarczy zajrzeć do akadyjskiego posłu o Gilgameszu z około 2600 roku przed naszym czasem. Mamy tam powód zesłaną przez Boga, Arkę Przymierza oraz wypuszczenie i powrót gołębic. Wszystko to znamy z Biblii. Podobieństwa dostrzeżemy też w historii Mojżesza. Już po narodzinach włożono go do kosza i spuszczono na rzekę, by uratować mu życie. Noworodka znalazła kobieta z rodziny królewskiej i wychowała na księciu. Ten epizod zaczerpnięto z mitu o Sargonie Akkadyjskim z 2250 roku przed naszą erą. Matka Sargona złożyła go po narodzeniu w koszyku i powierzyła rzece. Nie zaczepiaj mnie teraz, dobrze? Co za baba, zobacz, no. 10 zawrotów głowy w jednej sekundzie. Równie starym motywem jest przekazanie przez Boga praw prorokowi. Mojżesz to tylko jeden z wielu prawodawców. W Indiach był Mara. Na Krecie to Minos spiął się na diktę, gdzie Zeus powierzył mu święte prawo. W Egipcie kamienne tablice z boskimi prawami przyniósł Mises. Manu, Minos, Mises,
Mojżesz. Dekalog zaczerpnięto ze 125 zwoju egipskiej księgi. Zawartą tam frazę nie kradłem zmieniono w nie kradłem. Nie zabijałem w nie zabijam. Nie kłamałem w nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu i tak dalej. Wierzenia Egipcjan legły u podstaw religii judeo-chrześcijańskiej. Chrzest, życie wieczne, sąd ostateczny, niepokalane poczęcie, śmierć i zmartwychwstanie, ukrzyżowanie, Arka Przymierza, obrzezanie, Zbawiciel, Komunia Święta, potop, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Pascha i wiele innych narodziły się w Egipcie na długo przed... Także widzicie Państwo, na długo przed... Nawet chrześcijaństwem, o chrystianizmie to nie mówimy, bo wyrzucili do śmietnika chrystianizm i te zasady. Także u nas w tej książce, prawda, która prowadzi do życia wiecznego, było o jajeczku napisane, że jajeczko było znane na długo przed wprowadzeniem chrześcijaństwa. Znane gdzie? W Egipcie starożytnym. Jajeczko malowane, kraszanki malowanki. Pierwsi chrześcijanie zdawali sobie sprawę z podobieństw między ich wiarą a religiami pogańskimi. Mieli na to wytłumaczenie. Wszystkiemu winien był szatan. Stworzył fałszywe wcielenie Chrystusa. Fałszywe wcielenia Chrystusa, czyli błyszczy, ładny, jest grób powielany, a wewnątrz jest ten szatan, czyli trupie kości i smród, tak naprawdę. A te uśmieszki takie, wiecie Państwo, co na zewnątrz, ten blichtr, no to tym się gra, tym się manipuluje. I tu o to chodziło, że wszystko jest zakłamane, jezioro kłamców, rzeka złodziei. No. A ten ksiądz kłamał tam, co mówił, że tutaj nie ma żadnej mieszanki. Tu jest dobra mieszanka. Biblia to tylko literacko-astroteologiczna hybryda, podobnie jak inne opowieści religijne. Nie brakuje w niej przykładów przeniesienia atrybutów postaci z jednej na drugą. Ja powinnam ją nie wpuścić, bo ona, wiesz, będzie łaziła teraz 10 razy, a przyjdzie ktoś, to tylko czeka, żeby drzwi były otwarte. Pchnie ciebie i wywali wodę, no. A ty się drzyj, bo ja muszę spilnować. Masz gaz? Nie masz. I tak samo z wodą. Zaraz przyjdzie, oszuka, że w innym celu przyszła. Sąsiadka będzie krzyczała i będzie to samo. Proszę otworzyć. I będziesz musiała otworzyć. Bo ty się boisz. Strachu zrobisz wszystko. Ciebie słychać, jak się tam słychać. No to właśnie o to chodzi, że ja działam, żeby one się bały. A ty się nie odzywasz i się boisz. Tak naprawdę jesteś strasznie strachliwa. Bo jakbyś czuła winę na swojej głowie. Nie uważaj, bo to było. Jak tutaj kilka razy pukali, ty się chowałaś niesamowicie. A no po co? No widocznie jesteś winna, po co? Już jednej powiedziałam na wernisażu, że ona jakby się nie chciała być w internecie znaleźć. Ja mówię, no to widocznie jest winna. No i ta Ania Molska, czy Wolska, się śmiała. Mówi, no rzeczywiście, my się wszystkie na wernisażu nie chowamy, pokazujemy się. A ta coś tam, taka Bożęcia z Pragi Północ, Bożęcia. Jej mąż zmarł na raka i ona tak mówi, o, bo tutaj i tego, ale nie było z nią problemu, tylko coś tam zaczęła podmarudzić. Ja mówię, no widocznie jesteś winna. No i zasługujesz na kratki, zasługujesz na więzienie. I ona odeszła z tej galerii, Ania Wolska. To jest kuratorka galerii, proszę Państwa, foto, galeria obok. I się tak uśmiechnęła ta kierowniczka galerii, że ta Bożęcia, siwa inteligentka, która po śmierci męża coraz ładniej wygląda, ale no te siwe kudły ma. No i po prostu co? Ani ranić, niczym uczuć. Ale musimy trzymać się faktów. A zdobyta przez nas wiedza jest jednoznaczna. Co? No kurczę. Chrześcijaństwo nie popiera się na prawdzie. To jedynie odpowiedź wykorzystywana politycznie.
No zobaczymy, co to jest. Dziękuję. W rzeczywistości Jezus był bóstwem solarnym, czczonym przez chrześcijańską sektę i jak wszyscy pogańscy bogowie, mityczny. Także bóstwem solarnym, czyli widzicie Państwo, tak jak to Jezus powiedział, że zastąpiono prawdę kłamstwem, zastąpiono prawdę przepisem ludzkim, prawda? Tak mówił o faryzeuszach, o saduceuszach i o tym systemie kapłańskim. I jeszcze raz powtórzę, że bardzo chętnie dzisiaj ci kapłani tak podnoszą swój prestiż, że oni są kapłanami, a wy jesteście plebsem. Czyli, że oni są ważniejsi niż wy. No to więc, jeżeli wy byście zaczęli czytać Pismo Święte, to wasze czytanie nic nie znaczy, no bo oni są kapłanami. No Biblia mówi prosto, że tamtych kapłanów to było jeszcze więcej, jak w czasie króla Salomona. Tamtych kapłanów było jeszcze więcej i co? Wszyscy mieli ostrzeżenia i doszło, że królowi Sedekiaszowi oczy wyłupano już poza Jeruzalem 70-letni okres niewoli. Wyprowadzili ich do niewoli, proszę Państwa. Kapłanów wymordowali, wyrżnęli. No dlaczego? Bo uprawiali też prostytucję świątynną. Wszystko było. Wszystko było bardzo zorganizowane za inspiracją samego szatana diabła. Tutaj też Państwu pokazało też taką główkę ruski diabeł. No tak typowo, co ludzie z kościołów to wiedzą, że to maruszki i ten taki widły. Tak. Jest opowieścią wyznaczającą kierunek postępowania i mobilizującą ludzi. Ważne jest nie odniesienie opowieści do rzeczywistości, ale jej funkcja. Nic nie spełni swojego zadania, jeśli nie jest powszechnie uznawany za prawdę. Gdy jednak ktoś kwestionuje prawdziwość mitu, spotyka się z ostracyzmem. Obrońcy wiary nie podejmują z nich dyskusji. Ignorują go lub uznają za mówiący. Także widzicie Państwo. Wydawca tej płyty DVD zezwala na jej kopiowanie, czyli że to jakiś ktoś taki z duchem, powiedzmy, pionierskim takim duchem, że za darmo. Bardzo dobrze. Zezwala na kopiowanie, czyli że to nie jest zastrzeżone. Niniejsza prezentacja została przygotowana. O, misjonarstwa, ducha misjonarstwa. Właśnie, tu o to słowo chodzi, że jak ktoś chce być misjonarzem, to znaczy, że pracuje, że działa z poświęceniem. Poświęceniem. Także tutaj my się spotykamy, proszę Państwa, z agresją taką ze strony spółdzielni Sław, a potem wiceprezes spółdzielni Sław mówi, że ona o niczym nie wie. To taka robota jest. Też taki Mareczkowi napisać i te baby wszystkie warszawskie. 10 SMS-ów to on nie czytał, bo on nie wie. On dobrze wie, dobrze czytał, tylko udaje, że nie wie, czyli że kłamie. Czyli problem na problemie to, co dotyczy nieszczerości, że ludzie kłamią, są nieszczerzy. I teraz jak Janek Witek zmarł, te druty i bolce do zamków wkładane były, to przepraszam bardzo, jeżeli ja mam w domu swoje rzeczy i teraz bym mogła nie wejść, bo tu są bolce i druty jakieś, no to ja przepraszam bardzo, prawda? Kto to robi i jakim prawem? No.
a wiceprezes spółdzielni Sław nic nie wie. Bóg następnego dnia to samo było. Także żeby nie te cążki, nie te szczypce od Mareczka, co wzięłam, tutaj powyciągałam te bolce, te druty, udało się. Bo tak to trzeba byłoby ślusarza wzywać. Albo wchodzić przez okno, czy co. No to wtedy spółdzielnia Sław by miała tutaj pretekst, że ktoś wchodzi przez okno, prawda? No, to pewnie ktoś z Marsa, ktoś z kosmosu, ktoś pierwszy, kogo tutaj nigdy wcześniej nie było, co nie jest prawdą. Także tak, proszę Państwa, człowiek się zachowuje, jak jest bieda w kraju, nie ma mieszkań, zaczynają się bić, zaczynają się kłócić i domagać się. Płyta otrzymali jest bezpłatna. Jeśli chcieliby Państwo wesprzeć osobiście rozwój tego typu darmowych publikacji, to mogą Państwo uczynić to poprzez przekazanie dobrowolnej dotacji na ten cel na konto. Oficyna wydawnicza 63 Vocatio. Naukowy kreacjonizm i geologiczny zapis z kamieni. No tutaj to widzicie Państwo, już byłyby jakieś kontrowersje, ale natomiast to, co było powiedziane na temat cyfr, symboli, liczb, kultów pogańskich, kultu słońca, to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście nikomu nawet i teraz nie zależy na oddawaniu czci Bogu w taki sposób, jak, który by się Bogu podobał, jaki by się Bogu podobał w duchu i w prawdzie. Nawet Piłat powiedział do Jezusa, jako gnostyk, który się nigdy tam nie zastanawiał, jak to jest, może jest, ale to mnie nie obchodzi, że proszę Państwa, co to jest prawda? Jezus mówi, po to się narodziłem, po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. A Piłat powiedział, a cóż to jest prawda, której mógłbym słuchać? Nie ma jako takiej prawdy, takiej wcale, żadnej prawdy nie ma, jakiegoś czegoś takiego bezwzględnego, jakiejś prawdy, bo wszystko jest względne według teorii Einsteina. No i pewnie innych teorii, jakby się tak uprzeć, to tysiące lat temu. Jeden z tych układów planetarnych konsystuje z 9 planet krążących wokół gwiazdy, którą nazywamy Słońcem. O, 9 planet i Słońce. Tu i teraz, tu gdzie my jesteśmy. Jak one powstawały? Co my na ten temat wiemy, bo... Ziemia powstała w taki właśnie sposób około 4,6 miliardów lat temu. Kiedy ostygła, wykształcił się na jej powierzchni pewien rodzaj pierwotnej zupy, w której znajdowały się wszystkie związki chemiczne niezbędne do skończenia. Że była jakaś zupa, proszę Państwa, na powierzchni Ziemi. Dawno, dawno temu. Ale to przecież wiadomo, że mogło to tak być, ale jak Bóg przysposobił Ziemię na mieszkanie dla człowieka, no to wiadomo, że ta Ziemia się tam kiedyś tam kształtowała. To jedno drugiemu nie zaprzecza. No, także proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Tutaj on dodaje przypadkowe procesy, czyli mamy to rozumieć, że ateiści nakręcają ten film. Sugeruje, że wszechświat z całą swoją obecną złożonością został powołany do istnienia przez Słowo Boga. Czyli przez kogoś, przez Boga, że to w kierunku szło nie destrukcji, tylko kreacji. Kreacja, kreacja. Bóg jest Bogiem porządku. No destrukcja to też, wiecie Państwo, rzecz względna, bo kiedyś jak ta ziemia wyglądała brzydko i człowiek by się mógł wystraszyć, że jest gdzieś na Jowiszu, no to nikomu nic innego, lepszego nie było potrzebne. Ale teraz jak mamy piękne bloki, zabudowania,
i coś ulega destrukcji, to gdy my na to się patrzymy, no to to się wali. Jest destrukcja. Rekonstrukcja biblijna, proszę Państwa. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór, poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł, niechaj powstanie sklepienie w środku wód. Hebrajskim wyrazem użytym jako sklepienie jest rakia, znaczące tu otwartą, pustą przestrzeń, na przykład atmosferyczną. Czyli, proszę Państwa, pusta przestrzeń, sklepienie, bo woda była pod i woda była nad. Także widzicie Państwo, o co tu chodzi, skąd się wziął ten potop, że tyle tej wody się skropiło nagle, skąd się wziął ten potop? Z tego sklepienia nad. Z tego sklepienia górnego. To były pary wodne, które utrzymywały jednakową temperaturę na ziemi, że był straszny raj, ogromne paprocie, no i te dinozaury, tak po ludzku, czyli wielkie stworzenia. To wszystko było, bo był klimat. I potem, jak się coś zachwiało, była destrukcja, a to przecież był ten potop, to skropiło się to sklepienie z góry i spadły ogromne ilości wód. No, skąd te wody, skąd te wody? Państwo widzą. Biblia nie mówi, że to były dni 24-godzinne. To tak adwentyści mówią i ten facet może jest pod wpływem adwentystów i tak sobie gada. Świadkowie Jehowy tak nie mówią, to są dni epokowe, trwają po 7000 lat i w ogóle dzień w Biblii jest symbolicznym pojęciem. W Księdze Rodzaju, od Adama do Abrahama. Także widzicie Państwo, pokolenie za pokoleniem. Także badanie rozpadu atomów, no, współczesna nauka już tego, z tego się też wycofała. I zobaczycie Państwo dlaczego. Że to promieniowanie przed potopem było inne, a to promieniowanie po potopie było inne, bo jak się te wody skropiły, spadły na ziemię, no to przecież Ziemia była w bezpośredniej styczności z kosmosem i tym promieniowaniem. Także tutaj nie można liczyć na metodę węgla radioaktywnego C14. Ustalało się na mniej niż 1 miliard lat, zamiast 4,6 miliarda lat. Co więcej, 23 spośród tych metod podaje wiek Ziemi na młodszy niż 10 tysięcy lat. Na przykład, opierając się na dzisiejszych ocenach kumulatywnego stopnia ulepienia się w przestrzeń kosmiczną atmosferycznego helu i wodoru, system atmosferyczny powinien być ogromnie zubożony w te gazy, gdyby Ziemia liczyła sobie 4,6 miliarda lat. W rzeczywistości, obecny stopień ulepienia się tych gazów odpowiada wiekowi Ziemi poniżej 10 tysięcy lat. Z przestrzeni wokół ziemskiej regularnie opada na powierzchni Ziemi pył meteorytowy. Przy obecnym stopniu tworzenia się osadów na zonach oceanów powinna by powstać warstwa o grubości 2-3 metrów, gdyby proces ten trwał od przeszło miliarda lat. W rzeczywistości jednak grubość warstwy nie przekracza 2 cm. Ten fakt również wskazuje na wiek Ziemi młodszy niż 10 tysięcy lat. Badania statystyczne przyrostu ludności wskazują, że nawet biorąc pod uwagę wyniszczające efekty wojen i chorób, obecny poziom populacji odpowiada temu, jaki istniał w czasach narodzin synów Noego, czyli około 2,5 tysiąca lat przed Chrystusem. Gdyby potop pojawił się 4300 lat temu, wtedy, biorąc jako przeciętną dzietność 2,5 dziecka w rodzinie, ilość 3 miliardów jako populacja świata byłaby osiągnięta do roku 1970, co jest całkiem adekwatne do rzeczywistych statystyk.
Z drugiej strony, gdyby pierwszy człowiek pojawił się milion lat temu, a przecież ta dzietność rodziny... Czyli, że to ten potop był, proszę Państwa, ponad 4000 lat temu, to akurat się wszystko zgadza. No ale tam dzietność, niedzietność, to nie ma nic do rzeczy, bo ludzie są coraz słabsi, coraz bardziej niedoskonali, coraz krócej żyją i o czym tu będziemy mówić? I nic nie można założyć, nic nie można przewidzieć, człowiek swojego życia nie może przewidzieć i po prostu umiera gorzej, jak sobie myślą. No, tutaj myślą, że wydłużą wiek życia człowieka. To jest wszystko nieprawda. Człowiek jest podatny na przeróżne choroby, jest słaby i coraz krócej ludzie żyją. Na cmentarzu masz 50 lat. Leżą. Wynosi tylko 0,76. Znaczy to, że wiek atmosfery nie może przekraczać 7,5 do 23 tysięcy lat. Jednakże prezentowana powyżej logiczna dyskusja na temat wieku Ziemi może okazać się tylko czysto teoretyczna, jeśli stworzenie świata rzeczywiście miało miejsce. Przypuśćmy przez chwilę, że jesteśmy w naszym 21 wieku posiadaczami doktoratu z Gelu. A co będziemy konsumować? Nic nie będziemy konsumować, co będziemy konsumować. Podczas procesów miał głośno wyrażać niepochlebne opinie na temat sędzi. Sprawą zajęła się prokuratura, a potem Ełcki Sąd, który w sytuacji, gdy Suwalczanin nie stawiał się na wyzwania, nakazał jego aresztowanie. W areszcie śledczym w Giżycku biznesmen przebywał ponad 3 tygodnie. Sąd okręgowy w Suwałkach uznał bowiem za żalenie obrońcy i zamienił areszt na poręczenie majątkowe. Sąd okręgowy w Olsztynie, gdzie trafił pozew w sprawie finansowego zadośćuczynienia za niesłuszne aresztowanie, przyznał rację Suwalczaninowi. Renata Siepka, Polskie Radio Białystok. Jeśli chodzi o sprawę znieważenia sędzi, za co biznesman odpowiadał przed Ełckim Sądem, to w 2015 roku sąd uznał go za winnego i nakazał zapłatę kilkuset złotych grzywny. Olsztyński sąd, gdzie trafiła apelacja, kilka miesięcy później uniewinnił go od zarzucanych mu czynów. Polski kompozytor Abel Korzeniowski z szansą na prestiżową nagrodę Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych BAFTA. Nominowany Polak skomponował muzykę m.in. do takich polskich filmów jak Pogoda na jutro czy Anioł w Krakowie. Korzeniowski, urodzony w Krakowie, dziś mieszkający w Los Angeles, napisał muzykę do Zwierząt Nocy, drugiego filmu projektanta mody Toma Forda. Pośród nominowanych w kategorii najlepszy film, filozoficzne science fiction Nowy Początek Denisa Villeneuve'a. Dramat społeczny Ja, Daniel Blake, Kena Loacha. Oprócz tego Manchester by the Sea, studium dysfunkcjonalnej rodziny i Moonlight, dramat o poszukiwaniu tożsamości. Najwięcej nominacji dla La La Land, komediowego musicalu z Ryanem Goslingiem i Emma Stone, w sumie 11, w tym za scenariusz i dla reżysera Damiena Chazella. To radosny film w naszych ciężkich czasach. Mamy też sporo ponurych, ale ten się wybija, bo jest podręcznikowym musicalem pełnym tańca i muzyki. Mówi BBC szefowa organizacji BAFTA Jane Lash, a rozdanie nagród 12 lutego dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno, temperatura od minus 9 stopni na wschodzie i w kotlinach karpackich, do minus 6 w centrum i do minus 2 na zachodzie oraz wybrzeżu. Wiatr na ogół słaby. A kolejne informacje dnia o 16. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 36 minut po godzinie 15. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu cały czas pan Łukasz, policeusz Fundacja Błaskiego i cały czas rozmawiamy o zakończonym niedawno spotkaniu marszałka Senatu. No, spotkanie, które nie zakończyło się porozumieniem. Zatrzymaliśmy się na opozycji. I panie Łukaszu, no, teraz właśnie to, czego dotyczyły moje wątpliwości, ta sytuacja, którą obserwujemy, to jest kwestia rozegrania opozycji przez Prawo i Sprawiedliwość, a na ile to jest kwestia tego, że obie partie opozycyjne, mówię o Nowoczesnej Platformie, wzajemnie po prostu bardzo skutecznie się rozegrały, bo z inicjatywą takiego spotkania, z inicjatywą na przykład tego, aby to Prawo i Sprawiedliwość w Senacie ponownie głosowało poprawki, które wcześniej zostały odrzucone, poprawki opozycji, wystąpił Ryszard Petru. Mówiono o tym, że to jest próba ucieczki do przodu, no, po tym niefortunnym wyjeździe do Portugalii. Ryszard Petru, ten
tą propozycją, no, sprawił niejako, że Grzegorz Schetyna, przystępując na przykład do takich rozmów, no, byłby drugi w kolejności. To Ryszard Petru był tym, który te rozmowy zainicjował i te rozmowy prowadził. Ale Grzegorz Schetyna zagrał wabank i do tych rozmów nie przystąpił, tym samym stawiając, odwracając sytuację, stawiając z kolei Ryszarda Petru w bardzo podobnej sytuacji, bo on, rozmawiając z PiS-em i być może zawierając takie porozumienie, no, mógł zostać oskarżony o to, że przed PiS-em skapitulował, stąd też, tak można przypuszczać, decyzja Ryszarda Petru o tym, że porozumienia nie będzie i że do tego porozumienia jednak nie doprowadzimy. Czy PiS tak naprawdę był w tym wszystkim potrzebny? Nie, tak naprawdę liderzy partii opozycyjnych mogli te ustalenia podjąć dużo, dużo wcześniej. Może nie wiemy czegoś, może ta gra jest grą już ustaloną wcześniej. Właśnie może o to chodziło, żeby w ten sposób próbować rozgrywać całą sytuację. A być może właśnie, i tutaj bardziej bym był skłonny tej tezie, po prostu obie partie dzisiaj walczą o to, która z nich będzie wiodła prym w ramach tej opozycji. Bo ten zwrot Ryszarda Petru jest rzeczywiście bardzo ciekawy. No bo z jednej strony mówimy o polityku liderze, który występuje z taką inicjatywą wobec partii rządzącej, który sam mówi o tym, że to porozumienie powinno zostać zawarte z udziałem wszystkich partii. Czyli państwo zobaczą, on mówi, że warstwa pary otaczała ziemię. Także państwo zobaczą, jak świadkowie Jehowy tłumaczyli Biblię, że normalnie była woda pod i woda nad. No to więc kto miał rację? Skąd się w ogóle wziął potop? Przecież z tego, co było nad. Ta para wodna się skropiła i powstały bieguny północny, południowy. I nie było wysokiej temperatury, powstała wiosna, lato, jesień, a wtedy pory rok. Po to, aby porozmawiać na temat możliwości skrócenia kadencji parlamentu. No więc już kolejny zupełnie nowy no, abstrakcyjny tak naprawdę kierunek, no bo zwróćmy uwagę, że skrócenie kadencji w tej sytuacji parlamentarnej będzie bardzo, bardzo trudne, tym bardziej, że zarówno podejrzewam Kukiz 15, jak i PSL nie poprze tego wniosku, więc wniosek z góry będzie skazany na przegraną. Natomiast ja bym jeszcze zwrócił uwagę na zupełnie jeszcze jeden inny bardzo istotny czynnik. Zwróćmy uwagę, że partie opozycyjne straciły bardzo istotny kapitał ludzki. 16 grudnia i w kolejnych dniach, praktycznie do samych świąt i zaraz po świętach, mogliśmy obserwować na ulicach Warszawy, szczególnie pod Sejmem, ale też i pod Pałacem Prezydenckim, rzesze ludzi rozentuzjazmowanych tą całą sytuacją, chcących pokazać swoje niezadowolenie z sytuacji, jaka miała miejsce w parlamencie, niezadowolenie, jakie kierowali wokół tych decyzji, jakie zapadały w ostatnich miesiącach, tygodniach i w samym dniu głosowania 16 grudnia. I tą całą rzeszę tego kapitału ludzkiego gdzieś tak naprawdę dzisiaj rozmydlono. Ci ludzie, którzy byli i murem stali za partiami opozycyjnymi, które wtedy na scenie były w jednym rzędzie, stały w jednym rzędzie, dzisiaj tak naprawdę ci ludzie prawdopodobnie nie będą wiedzieli, w którym kierunku iść i za kim. No bo każda z tych partii mówi dzisiaj coś innego albo nie do końca tożsamego z tym, co jeszcze paręnaście czy paręnaście dni temu się działo. Więc myślę, że partie opozycyjne przez to straciły i pewnie to w sondażach się za chwilę nam uwidoczni, że dzisiaj opozycja jest przez to niestety, ale wciąż słaba. To w takim razie teraz kolejny głos w naszej dyskusji, pan Jakub Jałowiczor, gość niedzielny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. To panie Jakubie, trochę odnosząc się właśnie do tego, co przed chwilą powiedział nasz gość w studiu, jeżeli chodzi o sondaże, jeżeli chodzi o to, jak to się odbije na poparciu dla partii opozycyjnych. Pan też uważa, że te batalie, te rozgrywki, rozgrywkę partie opozycyjne przegrały z PiS-em? No, partie opozycyjne przegrywają te batalie i to właściwie na własne życzenie, bo przecież seria błędów od pana kładącego się na ziemi i udającego poszkodowanego po sprawę wycieczki na Maderę i faktur Mateusza Kijowskiego, to wszystko są rzeczy, które partie opozycyjne zrobiły same. To nie było tak, że rząd czymś się zaskoczył
i one nie potrafiły na to zareagować. Tak samo, powiem szczerze, jestem bardzo zaskoczony ich decyzją dzisiaj, zwłaszcza Ryszarda Petru i Nowoczesnej, tą decyzją, żeby po pierwsze zerwać rozmowy z PiS-em, po drugie, żeby iść na spotkanie z Grzegorzem Schetyną, bo w tej chwili mamy informację taką, że na tym spotkaniu Ryszard Petru będzie, bo w ten sposób to już jest rozgrywka nie między rządem a opozycją, a między konkretnymi partiami opozycyjnymi. No i w ten sposób Ryszard Petru zdaje się Schetynie ograć, to znaczy to Schetyna jest tym, który wychodzi z inicjatywą, który jest bardziej radykalny, ostrzejszy, no i kto rzuca hasło, co robić, a Petru na to poszedł. No to w takim razie dopytam, panie Jakubie, na ile Ryszard Petru no, trochę zginął od własnej broni, bo można odnieść wrażenie, że dokładnie w ten sam sposób chciał jeszcze wczoraj ograć Grzegorza Schetynę. No tak, Ryszard Petru to w ogóle jest już któraś wolta, bo z jednej strony najpierw to Nowoczesna była tą partią, która bardziej radykalnie wzywała do protestów. O Grzegorzu Schetynie mówiono i raczej to była prawda, że jeszcze przed świętami był gotów protest kończyć, bo pewnie dlatego, że widział, że to raczej nie przynosi, jeśli chodzi o poparcie społeczne, skutków. Później Ryszard Petru ogłosił, że jest gotów do rozmów. Nieoczekiwanie dla Platformy Grzegorza Schetyny, który nie krył zaskoczenia. To prawda. To się też zbiegło w czasie z tą sprawą wyjazdu do Portugalii, więc też mam wrażenie, że może po prostu Ryszard Petru zdawał sobie sprawę, że sytuacja trochę mu się wymaga z rąk i po prostu nie ma co w to dalej brnąć. No a teraz z kolei mamy jeszcze jedną woltę, no i Ryszard Petru zrywa ustalenia, które właściwie już były, no bo wczoraj de facto ze wszystkimi partiami poza Platformą ustalono, że sytuacja mniej więcej wraca do normy, to znaczy nie ma protestu, a PiS uznaje częściowo protesty w sprawie budżetu, to znaczy nie uznaje tego, że ustawa była głosowana nielegalnie, ale daje też jakby partiom opozycyjnym możliwość jakiegoś działania, jakiegoś pokazania też swoich racji. Powiem szczerze, że przewidzieć w tej sytuacji dalszy ciąg jest naprawdę trudno, ale wygląda na to, że on chyba nie będzie zbyt szczęśliwy dla Ryszarda Petru i jego partii. A dla Grzegorza Schetyny, który jednak wykazał się konsekwencją i no, postawił na swoim. No, Grzegorz Schetyna też tutaj trochę zdanie zmieniał, bo na początku był tym bardziej łagodnym, teraz jest tym ostrzejszym. Na pewno pokazał tutaj, że jest zawodnikiem trochę cięższej wagi niż Ryszard Petru, przynajmniej jeśli chodzi o rozgrywki takie stricte, powiedzmy, układanki gabinetowe czy parlamentarne. On może nie wypada za dobrze w telewizji i że ten jego czas kierowania partią te ostatnie miesiące to raczej pasmo sukcesów nie jest. Natomiast w tej chwili chyba po raz pierwszy naprawdę udało mu się Nowoczesną ograć. Na ile to wystarczy, żeby zostać liderem opozycji, bo widać, że partie opozycyjne, znaczy szefowie tych partii i ugrupowań o taki tytuł walczą, nawet jeżeli wprost tego nie mówią. Tutaj zagrożenie może ewentualnie nadejść z Brukseli, jak sądzę, czyli pojawiłoby się, gdyby wrócił do nas Tusk. A Ryszard Petru chyba w tej chwili przynajmniej takim zagrożeniem dla Grzegorza Schetyny nie jest. No to w takim razie jeszcze dwa ugrupowania, o których mówiliśmy trochę mniej, o których chyba warto wspomnieć, to znaczy PSL oraz Kukiz 15. O ile stanowisko klubu Kukiz 15 i samego Pawła Kukiza chyba nie dziwi, bo on od samego początku był przeciwny tym protestom, które mogliśmy obserwować. Od samego początku mówił o tym, że sala plenarna jest od tego, aby to właśnie tam odbywało się posiedzenia Sejmu. No, o tyle być może z trochę większym zaskoczeniem możemy skomentować postawę pana Kosiniaka-Kamysza i postawę PSL-u, który no, chyba po tym dzisiejszym spotkaniu już ewidentnie od Nowoczesnej i Platformy się odciął po prostu. To jest tak, że PSL z jednej strony chyba dosyć racjonalnie się zachował, wycofując się cichcem z protestu, dlatego że mam wrażenie, że już po tych pierwszych dniach, kiedy pod Sejm przyjechało 1,5 do 3 tysięcy ludzi, a nie na przykład 50 tysięcy, widać było, że to nie za bardzo porywa. Widać też było, że ludzie po prostu nie lubią konfliktu, to znaczy z jednej strony to przyciąga ludzi przed ekrany, ale z drugiej od polityki na dłuższą metę raczej odpycha, więc nie było chyba sensu w coś takiego brnąć. Skoro za Gończykami byli inni, no to PSL został krok z tyłu i to było dosyć racjonalne. Oczywiście minusem jest to, że wychodzi wtedy PSL na partię mniej wyrazistą, jakoś tam się rozpływa
odsuwa w tłumie czy we mgle. Ale przepraszam, jednocześnie pan Kosiniak-Kamysz powiedział, że najprawdopodobniej weźmie udział w tym spotkaniu z Grzegorzem Schetynem i Ryszardem Petru. No tak, ale czy to by znaczyło, że PSL teraz znowu stanie do boju? Trudno przewidywać, bo w tej chwili trudno cokolwiek przewidywać, ale też cały ten protest to chyba nie jest, to nie jest 5 minut PSL-u. Tutaj na pierwszy plan, nie zawsze w tym pozytywnym sensie, ale na pierwszy plan wysuwają się raczej młodsi politycy, czy Platformy, czy Nowoczesnej właśnie. A co do Kukiza, przypuszczam, powiem szczerze, że Paweł Kukiz wiedział, że coś w Sejmie będzie się działo, bo pamiętamy, że 16 grudnia zniknął gdzieś i nie było go. I ewidentnie nie za bardzo chciał się angażować w ten